ręczny mam. A nożny też, ale cygan mi obsmarował w swojej książce, Jacek, bo, no z powodu właśnie, że dlaczego ja gram na lewą rękę, no bo jak ja na ten VAT miałem tam zdawać, to tata przekupił mnie i kupił mi gitarę. Ja poszedłem wtedy zdawać, bo dostałem taką piękną gitarę, którą potem podarowałem albo sprzedałem, no nie pamiętam, to nie jest istotne, Jackowi Zwoźniakowi, on na niej grał, Aria się nazywała ta gitara. W każdym razie, ale Jacek mówi, że ja nie wiedziałem, bo ona była bez strun ta gitara i dostałem struny osobno i nie wiedziałem, że grube, tak mi napisał, tak mają być na górze, no. I tak mnie opisał, no, za takiego legusa. A mieliście strunową konfrontację, czy nie? Słuchajcie, no jestem teraz, mieliśmy koncert w Stodole i tam były te rzeźby mojej takiej przyjaciółki, rzeźbiarki Małgosi Rzek i ona zrobiła mi wszystkie instrumenty takie strunowe z drewna, jako rzeźby. I planuję taką wystawę zrobić, no ciężko to będzie tutaj przywieźć, ale już mam i wiolonczele, i kontrabas, no i tam też taka gitara jest, to są takie atrapy, ale to artystycznie zrobione, wymalowane, pięknie. Zresztą będę puszczał w odcinkach ten koncert w Stodole, na tym Facebooku, to się nazywa? Facebook. Nie, ale no to nie można mówić tak, że to jednak jest w dobie, kiedy jest telewizja paździerzowa, no to... no tak, no taka jest teraz, no. Że tam, ja już teraz nie chcę tam występować, bo tam disco polo, wiesz, to mi to nie pasuje po prostu. Paździerz po prostu tam słychać i wolę już w tym Facebooku. Tam już jest pierwszy odcinek, widziałem jak... Cygan właśnie gra na tej gitarze. Na tej gitarze właśnie, tak. Już widziałeś pierwsze. No zobaczcie, wczoraj dopiero to opublikowane zostało. Potęga. Musiałem się tego nauczyć, kurczę, no to dla mnie to... Nie lubię tego, no ale jak inaczej z wami się spotykać, no. No ale VAT zobowiązuje, prawda? Trzeba być to... Cygan informatykiem jest... Powiedz, że obydwa jesteście ale... inżynierowie. No, znaczy on jest nawet magister. Magister inżynier. Ja to chyba nie. Nie ma pewności. Nie miałem czasu, bo ja na tej gitarze grałem cały czas i nauka to była tylko to dodatek. No ale ja rozwiązywałem całki nawet. O. Całkiem. I stąd powstała piosenka, że całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Może tak być. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zakurzę fajkę. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę. Kwiatów na wyczekanym skwerze, a ty nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Dokończę swą najnowszą książkę, na handrę znów będę za twardy. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, a ty nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Wszyscy. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, a ty nie dzwoń do mnie, kiedy będę. Ooh.
całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę. Patrz na mnie, spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsać się jak pies razem. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, a ty nie, nie dzwoń do mnie, bo jestem u pieśniarzy i mam wyłączoną komóreczkę.